Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Po raz kolejny w tym roku słyszymy zaproszenie Jezusa: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Każdy z nas, ludzi, szuka pokrzepienia i pociechy. Szukamy jej niejednokrotnie po omacku, na własną rękę, zamiast iść przetartym już szlakiem. Zadawalamy się namiastkami szczęścia, ułudą zbawienia. Pozwalamy się zwodzić demonom, i w swojej pysze i tłumie z mozołem próbujemy zbudować raj na ziemi. Raj dla wybranych, kosztem tych, których wszyscy odrzucili. Ale szczęścia trwałego nie da się zbudować kosztem drugiego człowieka. Szczęścia prawdziwego nie da się zbudować na tym świecie. Jezus zaprasza nas, abyśmy porzucili wszelkie lęki, troski i obawy, a zaufali Jemu, wcielonemu Bogu, i dali się Jemu poprowadzić, jak owce na zielone pastwiska, idąc za głosem swojego pasterza. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Jezus niczego nikomu nie narzuca. On proponuje: jeśli chcesz, pójdź za mną. Chrystus jest dla nas wzorem przede wszystkim cichości i pokory. I chociaż na pierwszy rzut oka ten, kto jest pokorny i cichy, kto nie dopomina się o swoje, przegrywa, jednakże w ostatecznym rozrachunku Jezus zwyciężył i wraz z Nim zwyciężył każdy, kto z ufnością kroczy Jego drogą, drogą pokory i cichości.